Witamy po przerwie. Lansi nas opuścił, co prawda, ale lecimy z jeszcze jedną partyjką. Tak. Lecimy. No, to stwórz haiku, ale ten wynik czyta Ula. Tak, wynik czyta Ula. Dobra, ja już mam. Rudy, po tej rundzie będziemy odpalać ETS-a. Tak, czytaj, moja droga. Mahatma Gandhi. Pszczoły, tortury. Prośny SMS. Czekanie do ślubu, wybielony odbyt. Zabawa z wampirami podczas miesiączki, malowanie palcami, dreszcze. Bóg, ministrant, ksiądz na ministrancie. Tak, bardzo tak. Chyba mam faworyta. No, i pierwszy punkt doleci do Morteza. Tak a propos czytowania kart, co nie? To jest twoją supermocą. Dobranoc, O nie, Ełka. właśnie zobaczyłam, jaką złą mam kartę. Jezus, co jest twoją supermocą? Aus! Paczka magicznych fasolek. Przekazywanie dalej niechcianych prezentów. Pęcznienie odbytu! Pęcznienie odbytu totalnie. Dziękuję. Proszę bardzo. W Masz końcu najniższą mogłam to supermoc. wyznać. Zazdro bardzo. Nie wiem, czym będzie się walczyć podczas III wojny światowej, ale podczas IV będzie się walczyć. Dokładnie, Oli. Delikatnymi pieszczotami wewnętrznej części uda, jadalną bielizną, ludzką głupotą i serkiem spod napletka. Drugi raz już to wygrało. Chciałam to użyć jako moja supermoc, no ale tak ten trochę nie bardzo. Okej. Czego wstydzi się Batman? No, potwierdź to. Bitch. Dobra. Batman wstydzi się dezodorantu Axe, terapii hormonalnej, moja kolekcja gadżetów erotycznych, ten pastisz. Jak będę miliarderem, to stworzę 50-metrowy pomnik na cześć. Nie wiem, kiedy będzie Jak będę Outlast. Nie miliarderem, to wiem, czy stworzę The Sims. 50-metrowy pomnik na cześć mim w trakcie zawału. Pochwy Marii Czubaszek. Kopania się w tyłek. Tort do zmartwychwstania. Wybory. Ja miałam iść, siusiu. Za późno, tralalala. Dobra, tutaj mam dwóch faworytów. Co by tu wybrać? Rzuć monetę. Rzuć kotem. Dobra, stworzę Nie. 50-metrowy pomnik na cześć kochania się w tyłek. Dziękuję! Tak to napisali, że to po prostu Najlepiej! musiałem wybrać. Życie India drastycznie się zmieniło, gdy biały człowiek pokazał im. Chyba miał być Indian, ale dobra. Życie Indian drastycznie zmieniło się, gdy biały człowiek pokazał im rzut karłem.
amfetaminę, to na pewno. Upijanie się płynem do spryskiwacza i dojrzewanie płciowe. No, gratuluję. Dziękuję. W jaki sposób udaje mi się utrzymać swój związek? To będzie dobre. Homoerotyczna scena, what? Fantazja odzwala. Tak, co, ale fantazja odrwala for the win. Do teatru wchodzi musica, o. Do teatru wchodzi musica o pobudce na parkingu będąc półnagim. O moim życiu seksualnym. O byciu chujem w stosunku do dzieci. I o Michaelu Jacksonie. Kurwa, musical. Ciekawe, jaki rodzaj muzyki by tam był. Agresywny. Gdy USA i ZSRR ścigali się o księżyc, Meksyk wydał milion pesos na... Dawajcie. What? Nagły zwrot akcji. Dwóch karów wstających. Jak białych ludzi i skręt i lądę. Sorry, ale karły muszą. Ej, to jest karły, który jest zawsze for the win. To tak jak z tym predatorem. No, dokładnie. W nowym filmie Disneya Hannah Montana po raz pierwszy zmierza się z... Potwierdzaj to, zanim się rozmyślę. W nowym filmie Disneya Hannah Montana po raz pierwszy zmierza się z tańcem godowym, Kim Jong-un, z żółwiem jaszczurowatym gryzącym się w końcówkę penisa, 40-latkiem w body na rolkach. Chyba wiem, co wybierze Bartek. W nowym filmie Disneya Hannah Montana po raz pierwszy zmierza się z żółwiem jaszczurowatym gryzącym w końcówkę penisa. W czasie seksu lubię myśleć o... Nie! W krasnoludkach? Zapiłam. Kariery katorka Przemysława Salety o mleczarzu? Dokładnie tym, czego się spodziewasz. Nie, no oczywiście o krasnoludkach. To zawsze rozkręca imprezę.
Nie no, chyba totalnie czystkie tyczki rozkręcają. No i ciu, nie strasz. By przyciągnąć więcej gości, Muzeum Narodowe stworzyło interaktywny eksponat z... No i nie mam na pletkę. Oj. By przyciągnąć więcej gości, Muzeum Narodowe stworzyło interaktywny eksponat z płodem, z gejami, z Lady Gagą, z kozami pożerającymi śmieci. Wertes, ty znowu dopiero była przerwa, no. Nie miał czasu się wysikać. No tak, był czas na musical. Co USA wysłało dzieciom z Afganistanu? Już się boję. Ja się nawet nie zastanawiam. Tak, ty wiesz, co Taury, kuklopskrad, wymiany uprzejmości. Wiecie co? Wiem, kto by wygrał kuklopskrad, nie? No. Ale bakteria wygrała. Biedne dzieci. Po powodzi z 2010 roku rząd polski zorganizował powodzianą. Dobra, po roku Nie, po powodzi z 2010 roku rząd polski zorganizował powodzianą wąchanie kleju, propagandę homoseksualną, za dużo żelu we włosach, jezioro łabędzie. Ej, to wszystko jest for the win, come on! Czekaj, co by tu dać? Kurde. Dawaj, Bartek. Dobra, po powodzi z 2010 roku rząd polski zorganizował powodzianą za dużo żelu we włosach. Dziękuję. Przepraszam. Tak. Czytaj. Dopiero mi się wyświetliło. Co Chuck Norris jadł na obiad? A mi się zawiesiło. Błagam, nie martwe dzieci. Wertes wygrywa. Nie, już mam dwie karty. Ja pierwsza dałam kartę, nie un. Ja dam druga. Dajecie, dajecie. Ja nie mogę dać karty. A tam nie mogę. Mika, nie pierdol. No nie krępuj się, no da. Są tylko suby. Co Chuck Norris jadł na obiad? Żydów? Szczękościsk? Obowiązki małżeńskie? Ziołowe tabletki na problemy z potencją? Chociaż nie wiem, no, też mam dwóch faworytów. Nie, Żydów pierdzielał z pół obrotu. Dziękuję. Bro. To jest najbardziej emo. Sakurę nie, nieprawda. Anna Mucha, podryw w klinice aborcyjnej, cień robota miłości, prawdziwe znaczenie śpią. Teraz ja mam dwóch faworytów.
Ale podryw w klinice aborcyjnej. Wiedziałam. Jak ty mnie znasz? Nie, po prostu byłam kiedyś emo. Nie chcę więc widzicy podrywali. Nagrodę za... otrzymuję... Okej, niech będzie. O, mogłam to dać. No, no trudno. Nagrodę za globalne ocieplenie otrzymuje Śląsk. Nagrodę za naruszanie podstawowych praw dziecka otrzymuje Batman. Nagrodę za wzwód trwający 4 godziny otrzymuje... Nie. Myślicie? Czekaj, bo łzy ocieram. Chcesz chusteczkę? Nie, mam koszulkę. Musiałeś użyć jakąś kartę, co już użyłeś wcześniej. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Janusz Korwin-Mikke plus Genghis Khan równa się opowiadanie dowcipów o Żydach nie odpowiedzi. Tak bardzo. Rak odbytu plus ciężko pracujący cygan, że co? Równa się zbilansowane śniadanie. Okej. Okay. Hasanie plus sędzia Anna Maria Wysoska równa się wybuchy. Głód plus gobliny równa się... Nie mam ciągle beka z poprzedniego, nie? A dziękuję. Okay. Tego poprzedniego chyba nigdy już nie pobił. Krok pierwszy, tada. Krok drugi, tada. Profity! Ojej. Nie, Sakura nie zabiera aż tyle. Procent jakiś, ale to nie jest połowa. Krok pierwszy, dziurawa prezerwatywa. Krok drugi, 72 profity. Krok pierwszy, problemy z erekcją. Krok drugi, zdjęcie piersi, profity. Dziurawe ręce, czerniaczki, profity. Moje genitalia, niestosowne jadłowanie, profity. To pierwsze. 72 bachory. I 500 plus, jak się patrzy. O ile nie będzie tych... bliźniaków. Albo foraczków, kurwa. Plotka głosi, że ulubionym daniem Władimira Putina jest... nadziewane.
matematyka. 35,5 tysiąca. No. Ale ładnie sobie wykalkulowałaś, nie powiem. A jak? Bartek, weź szybciej. Dobra, plotka głosi, że ulubionym daniem Władimira Putina jest bogactwo nadziewane wstrętem do samego siebie. Nadzieja nadziewana niesymetrycznymi sztucznymi piersiami. Viagra nadziewana ptakami nielotami. Pierdzenie i odchodzenie nadziewane generałem Wojciechem Jaruzelskim. Tak, tak. No, ona pewnie... doszła. Ege! Co pomaga obanie się od stresu? Ja mam chyba jakąś zmiechę. A. Jeszcze nie wybrałaś zwycięzcy z poprzedniego. O! Jest. Okradanie grobów, oblewanie problemów trzeciego świata, wszystkie i konsultanci. Co pomaga obawie się odstresować? Okradanie grobów totalnie. Jej! Mam 2 punkty. Idę się upić. Przez co nie możesz spać w nocy? Pac-Man tryskający spermą w amoku. Józef Piłsudski. Cygańska klątwa. I Olaf Lubaszenko. Jednak ten wąs. I taki sztywny. Piłsudski ze swoją kasztanką? Tak, z kasztankiem. O nie. Drogie prawo, mam problem z... A wtedy co? Chyba też streamowałeś. To myślałem, że akurat trafię na ciebie na ręce, no nie? Ale dobranoc, Pietrka. Gladiatora. No, to ci powiem, że Powodzenia. Mówiłaś, że masz cienkie ściany, tak? Cholernie. To tak karną pierdę, bardzo cię proszę. No to tak, drogie prawo. Na problem. Z znajomymi wyjadającymi mi całą zagrychę. Z kontaktami analnymi. Znoszeniem bielizny na lewą stronę był niknąć pranie. Z mikropenizmem. Wiecie co? Jednak postawię na ten mój mały mikropenizm. Przywiązałaś się? Tak. Całą grę poprzednio miałam. Po skończeniu tej rundy będzie przerwa. O, znowu mam o medycynę. Medycyna zaczęła doceniać właściwości lecznicze. Medycyna zaczęła doceniać właściwości lecznicze młynu pełnym trupów, huraganu Katrina, autokanibalizmu, nie wiem, bo to nie ja ustawiałam. Słodawy. Dym, dym, dym. Dym, dym.
Dym, dym. Medycyna zaczęła doceniać właściwości huraganu Katrina. Tak, zapobiega zbyt szybkiemu przyrostowi naturalnemu. Prawda. To straszna szkoda, że wszystkie dzieci w dzisiejszych czasach mają do czynienia z... Błagam, nie miejcie tam pedofila. To straszna szkoda, że wszystkie dzieci w dzisiejszych czasach mają do czynienia z ukrywaniem zwodu. Z nośnymi transwestytami, lobotomią szpikulcem do lodu, kolesiami, którzy nie dzwonią do dziewczyn poznanych na imprezie. I co? Dyn, dyn, dyn. Brawo. O nie. Nie spodziewałam się. Jaka skromna. Może to jej urok, a może? Maybelline. I chuj. Zrobię to porządnie. Może to jej urok? A może alkoholizm? Może to jej urok? A może menstruacja? Może to jej urok? A może otyłość? Może to jej urok? A może ale zdecydowanie może menstruacja. No nie. I akurat Teo z nim gadała. To pierwszy krok do... Po prostu, jak to się mówi... ...razem, no nie, że tak powiem. No i wiesz, bo tam wszystkie skilli na tym swoim rangerze używa chyba 200 minut jego tuchła, nic mu nie zbiła. On tylko dwa hity i koniec, nie? No wiesz, że stałem... Okej. Okay. Niewyparzona morda to pierwszy krok do złych decyzji życiowych. WoW to pierwszy krok do oczekiwania na olimpiadzie specjalnej. Wikingowie to pierwszy krok do naturalnej selekcji. Darmowe próbki to pierwszy krok do gay party. Dziękuję. No ładnie. Spoko, u mnie jeszcze nie wybrałam. Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Siema, Lord Martinez. Siema, Martin. Hello. O nie, wy to specjalnie wystawiacie. Wy to specjalnie wystawiacie, jak ja będę czytać. A by się to dopiero pojawiło, więc... No ładnie. Dajesz! Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Męską power. Wielkiego kukuta. Puszczanie w majtki. Erotyczną wersję Harry'ego Pottera. Wiecie co? Nie będzie popuszczenie. Dziękuję. Chyba sama popuszczę. Nika, ja tego nie chciałam. O Jezus. Moją następną sztuczką będzie wyciągnięcie z... Martek, może przemilczymy to pytanie. Dominika, jak będzie
10 punktów i radzę ci nie spamować. Ciągłym pytaniem okay. O kolejną przerwę. Moją następną sztuczką będzie wyciągnięcie olbrzymych lizaków z Britney Spears z 5 lat. Wyciągnięcie jądra z naprawdę fajnego kapelusza. Wyciągnięcie Nelly Rokity z srania naftami z powrotem. Wyciągnięcie nauki z pettingu. Moją następną sztuczką będzie wyciągnięcie jądra z naprawdę fajnego kapelusza. Dzięki. Chcę to zobaczyć, kochanie. Nagrajcie. Unboxing. Przez co wszystko mnie boli. Nie, nie. Ach, kurde, i co tu wybrać? Byle nie pierdzącą pochwę. Przez zerknięcie, przez karty przeciwko ludzkości, przez zespół Fear. Przez spektakularne mięśnie brzucha. Nie no, to po prostu bezapelacyjnie. Musi być. Biali ludzie lubią. Przez live Teo wszystko boli, ojej. Nie ma takiej odpowiedzi, trzeba dodać. Biali ludzie lubią robienie smutnej minki, bicie w samotności, i strzelanie do swoich. To ostatnie by się zgadzało. Ja myślę, że tu się wszystko zgadza. No. Ja myślę, że najbardziej absurdalne będzie robienie smutnej minki. Dziękuję. Poproszę bardzo. Dopóki nie zrozumiałam czegoś, dopóki nie. A, nigdy nie zrozumiałam, dopóki nie. To fakt. Znaczy, często jest tak, no nie teraz co ty teraz to nie zasnęcie, tak nie ma mowy. Często tak na przykład jest, że ja przychodzę do domu, tam włączam kompa i tak dalej, znaczy pierwszy się umyję i ten. Włączam kompa. Nie wiem, będę siedział i później się okaże, o kurde, jeszcze godzina i do pracy. A to sobie posiedzę tam. Nigdy nie zrozumiałam SMS-owania, dopóki nie pracownicy działu obsługi klienta. Nigdy nie zrozumiałam uwodzenia, dopóki nie zażywałam krokodyla. Nigdy nie zrozumiałam oblizywania rzeczy, żeby oznaczyć je jako swoje, dopóki nie suche wymioty. Nigdy nie zrozumiałam zastawiania pułapek na złodziei, dopóki nie afrykańskie dzieci. Dziękuję. Ta gra jest zła. Jak będę premierem, to stworzę ministerstwo. Wy naprawdę to trzymać na mnie, nie? Ministerstwo napięcia seksualnego, hot dogów za złotówkę, spodni bez tyłu i puszczenie oczka do starszych ludzi. Ja myślę, że ministerstwo spodni bez tyłka będzie ciekawe. Od razu mi się teledysk. Kogo to był? Margaret? Mamy 9 na 9. No. TV Mango prezentuje. O nie.
kurwa. Ślina na brodzie. TV Mango prezentuje piły łańcuchowe zamiast rąk, emocje, łożysko, ataki dinozaurów. I to brzmiało tak epicko. No. Co wybierzesz ty? Dzisiaj mamy promocję na ataki dinozaurów. Co sprowadzisz z przyszłości, by przekonać ludzi, że jesteś potężnym czarodziejem? Co sprowadzisz z przyszłości, by przekonać ludzi, że jesteś potężnym czarodziejem? Głos Krystyny Czubówny. Paradoks podróży w czasie. Gwałt na pierwszej randce. Czy pedofilii. Gratuluję, Bertes. A, wygrałeś bezkonkurencyjnie prawie, że? Drugą rundę zresztą. No. To dzięki Stephenowi Hawkins. I pedofilą. Pozdrów serdecznie. Bartek, nie bawimy się już z tobą. Dobrze. Dobrze, robimy przerwę i widzimy się w ETS-ie. I to pokazała hasło. Jakie hasło? A, to co tam wypasło? Następnym razem będzie inne. Co się przejmujesz? I Teo lubi pokazywać tak rzeczy. Boże. No, także widzimy się za jakieś 5-10 minut.